Cześć, ja jestem Revest, a to jest kolejny odcinek z serii Need for Speed Most Wanted. Zrobiłem kilka odcinków do przodu, więc chciałem wam to wszystko wrzucić. Jak słyszycie, mam nowy mikrofon. Chciałem wam to wszystko wrzucić, ale niestety program oczyszczający po prostu usunął mi wszystko. Na szczęście miałem tylko save'a i zrobiłem tylko kazę. Obiecałem wam oczywiście na fanpage'u, że ten odcinek wleci, jednakowoż jak sami widzicie, została Javers pokonana przeze mnie. Nie zdobyłem jej samochodu i została mi tylko kazę, więc mam nadzieję, że teraz się wszystko pięknie, ładnie nagrywa i że dostaniecie ten odcinek normalnie, bo już to jest drugi raz, kiedy mi ucina czarną listę. Ale no cóż, zobaczymy co dalej. Najwyżej się tam... nie mogę się wysłowić, dobra. Robimy sobie teraz fotoradary i lecimy z kazę. I to będzie tyle ten odcinek. Jak widzicie, kupiłem sobie Lancer Evolution Mitsubishi. I jest całkiem spoko. Mówił Latran, żebym nie kupywał samochodu. Ale nie mogłem się po prostu powstrzymać przed kupnem Lancerka, bo nie wygrałem od tamtego gościa Erla, jak pamiętacie, z samochodu, więc po prostu chciałem sobie wziąć Lancerka. Bardzo go lubię, jest naprawdę bardzo szybkim samochodem, ale teraz zaczyna się tak trudne wyścigi, że po prostu wszystko mnie wyprzedza. Poziom trudności jakby się zwiększył i jak sami widzicie po wynikach jest naprawdę źle. Jakieś filmie dogonił i jakieś inne bile, czy kto to tam w ogóle jest. A chciałem powtórzyć to, co mówiłem niedawno, bo nagrywałem również odcinek. Nie udał się, więc sprawdziłem, czy się nagrało dobrze wszystko. Dlatego patrząc, no co się tu dzieje? Ja nie... Ała, aż mnie gardło chwyciło. Ja nie mogę ich w ogóle wyprzedzić, co jest mega trudne teraz, bo ja idę z nimi w łeb, jeszcze mnie doganiałem, spryciarze. Jeszcze jadę tak słabo. Mimo że używam tego nitra, to jest tak słabe, że... No, co ja zrobię, no? Okej. Okay. Teraz został ten z czerwonym autem. Nie wiem, co to za auto, bo jedzie dość daleko. Oczywiście postaram się, byście dostali ten odcinek, mimo że wyjdzie on późno, bo oglądacie go pewnie teraz w nocy. To, że się wam spodoba. Okej, okay, przegrałem. Już to widzę. Okej, przegrałem, nawet nie ma co próbować. Dobra, co mogę zrobić takiego, żeby było spoko? Nie lubię okrążeń, naprawdę to sporo zajmuje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Trudno, najwyżej trochę się posiedzi przy tym i z wami przy okazji pogada. Mam nadzieję, że nie jesteście źli o to, że uciął mi się ten odcinek z Javers. Ale no cóż, co ja zrobię, no, a od nowa grę przechodzić jakoś mi się by nie chciało. Chyba naprawdę nikomu by się nie chciało tyle przechodzić, żeby pokazać tylko Javers, bo jakby chodzi mi o same też ukończenie tej gry i serii, bo jakby nie jest mi ciężko grać w tą serię, ale ciężko mi jest ją prowadzić pod względem to, że jak się coś zepsuje, to nie mogę zrobić drugiego save'a, rozumiecie? Mój ból tej gry i oczywiście to, że oni mają dużo lepsze samochody, żeby brzydko nie powiedzieć od nas. Dobra, może teraz wyjdę na równo. Okej, jesteśmy pierwsi, o dziwo. Wcześniej już byliśmy drudzy, albo trzeci, już nie pamiętam. Okej, jakoś tak. Dobra, już trochę zapamiętałem mapę, więc powinno być całkiem w porządku. Okej. I teraz nitro. Pięknie. 231. Nawet
A on i tak mnie przygonił, no. Czemu by nie, jak 500 na godzinę jedzie. Oczywiście, tutaj mnie przegoni. Mimo, że użyję nitra, to i tak mnie przegoni, bo on ma oczywiście szybsze auto od nas, bo my nie możemy mieć szybszych aut od NPC. I patrzcie, jak on mnie zcinał na prawo czy tam lewo. Nie mogłem w ogóle nic zrobić. Co jest naprawdę wredotą stworzoną przez mechanikę wirtualnej jakby inteligencji. No w sumie nie ma chyba patcha, który mógłby to naprawić, bo gdyby coś takiego wyszło, to z pewnością byłoby to płatne i... Okej, robimy sobie eliminację. Normalnie się wkurzam na takie coś, to nie jest dla mnie za bardzo. A jeszcze eliminacje są jeszcze gorsze pod względem czasowym i pod względem to, że będę to robił. Ale no dobra, pierwszy raz w ogóle robię eliminację na odcinkach, więc uszanujcie to wszystko, co dla was robię i że staram się cokolwiek robić. Okej. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś długa ta mapa, że ukończymy ją w trymiga. Okej. Tylko nie dać się teraz wyprzedzać przez jakieś głupie auta. To jest najważniejsze, co tutaj mogę zrobić. O czym bym z wami jeszcze tutaj porozmawiać na czas taki, że się ścigam? Nie za bardzo wiem, o czym wam powiedzieć. O, wbił we mnie, dzięki stary! Bo mnie trochę popchnąłeś, bo nie wyrobił się inaczej. Co to było? Widzieliście tą zepsutą teksturkę? No po prostu wszystko robi ta gra, żeby mnie do niej zbrzydzić, no. Tak jest tutaj, w tej chorej grze. No dobra, gramy dalej, nie? Co tam, jakieś zepsute teksturki? Okej. I... O czym wam chciałem powiedzieć? Pewnie spytacie albo nie spytacie, ale jakbyście mieli pytanie, czemu tutaj jest Revest R napisane? To oznacza oczywiście, moi drodzy, słowo R oznacza records, czyli nagranie. Oczywiście wyeliminowany już będę. Świetnie. Pozwolę ci, gnoju. Pięknie. Udało się. Fartem, ale się udało. Mam nadzieję, że mimo to dzisiaj odcineczek będzie jakoś zacny i nie będzie żadnych problemów z nim. W takim sensie, że nie usunie mi tego znowu pliku i będzie jakoś cudownie wychodziło. Okej. Gramy dalej, bo na razie jesteśmy na dobrym miejscu. Ścigamy się teraz z dwoma, więc nie powinno być to jakieś komplikujące aż tak, żeby tego nie wygrać. No oczywiście będzie jakiś tam trud z tym, bo gościu dobrze jedzie. Dobra, jakoś to się udało, ale cały czas coś tutaj jest nie tak ewidentnie z tą teksturką tego pomnika, czy tam posągu, co to jest. Nie za bardzo wiem. Oczywiście robione to jest... każde miasto z Need for Speed'a jest robione na wzór miasta, które naprawdę istnieje, więc nie za bardzo wiem, co to jest za miasto. Wiem, że ten okręg, że w grze nazywa się Camden Beach, ale tutaj to nie wiem za bardzo, co to jest za... za miasto New York, nie jestem pewien, ale mam nadzieję, że jest nawet spoko. Okej. Jeden odpadł i został tylko drugi frajer. Okej. Herbatka napita i lecimy. Okej. Jako sprawnie mi ten wyścig idzie. Nie spodziewałem się tego, że tak fajnie mi to pójdzie. Chyba jeszcze damy radę pokonać tą laskę z czarnej listy. Okej. Trochę go chyba spowoliłem tym. Nie jestem pewien, ale
Zobaczymy, oby mnie teraz nie dogonił, bo jak teraz się wykrzaczę, to po prostu będę musiał znowu to nagrywać, bo nie lubię failować, strasznie nie lubię przegrywać w tej grze. Jest tak to wkurzające. I teksturki też są wkurzające w tej grze. Po prostu, no, nie dam ci się wyprzedzić. Zostaw mnie. Zostaw mnie. No, dobra. Uf. Halo. Halo, wykrzacz się o coś. W taksy jakieś uderz, czy coś. Gin po prostu, mendo. Tak jest, wykrzaczył się. Dziękuję ci Boże, że mnie wysłuchałeś pierwszy raz w życiu i dałeś mi po prostu coś, za co ci dziękuję teraz, że mogłem wygrać ten cholerny mecz z eliminacjami. Dziękuję. Uff, dobra, lecimy. Pięknie. Frajer, nie ma po co wracać, nie ma co zbierać. Lecimy dalej. W sumie fajna nuta w tle. Taka basowa. Okej, Kaza chce się ścigać. Uważaj, bo to wariatka. Lubię wariatki. Lecimy dalej. Pięknie. Do kryjówki zapiszę, żeby nie było przed tym wyścigiem i rzucam jej wyzwanie. Są dwa sprinty, czyli coś dla mnie. Więc myślę, że Kaza zostanie dzisiaj zgnieciona przez Japończyków. Dobra. Fajnie by było wygrać je auto. Tak dla kolekcji i nawet samej jazdy. Bo ma fajnego węża na prawo. O nie, kolejna szpaner. Kolejna szpanuje wszystkim po prostu. Co robi? No to Wania musiała nabić. Żeby być lepsza ode mnie. Dobra. Lecimy. Pięknie. Okej, żeby teraz łatwo jakoś wystartować. Okej, zły start miałem, ale nie przejmujemy się. Byleby laskę przegonić i nie dać jej wygrać. Dobra. Jedyne co tutaj uwielbiam w nagrywaniu w Need for Speed'a, to te właśnie sprinty, dzięki którym możemy bardzo szybko zakończyć mecz i nie są to jakieś bardzo trudne wyścigi. Pomijając to, że wcześniej miałem do wygrania właśnie jeden wyścig niedawno z sprintami, co widzieliście, nie za bardzo mi się to udawało, ale mam nadzieję, że Kaza zostanie dzisiaj zgnieciona i że wreszcie dostaniecie ten odcineczek na tuby, bo jak się wrzuci, to po prostu będę happy. Okej, lecimy. Nie jest wymagająca. Ci ludzie w ogóle z czarnej listy to są jakieś lamusy. No przecież ja większą jakby trudność mam z ludźmi, którzy się ścigają normalnie w tych wyścigach do zaliczenia czarnej listy po prostu, żeby kolejnego gościa wyzwać, a to jakieś dziecinada jest po prostu. Tutaj mnie chce wyprzedzić tylko. Idź babo. Idź stąd. No nie, kobieta za kółkiem. Nie żeby coś, ale kobieta za kółkiem to wiadomo. Jak się kończy dla niektórych. Nie żeby wiedział czy cokolwiek i czy jestem jakimś szowinistą. Ale po prostu tylko się śmieję, że kobieta za kółkiem i po prostu odwołuje się do staromodnych czasów, gdzie się uznawało, że kobieta nie powinna jeździć, bo to szatan i w ogóle. Okej. Wyprzedzona, znowu jesteśmy pierwsi jak na chwilę obecną. Ale przygrzmociliśmy po prostu. Już nie będziemy pierwsi. Nie. No, co się dzieje z tym autem? Dobra. Bo na przystanek autobusowy. Musimy ją odesłać na przystanek autobusowy, więc jak wcześniej razem nie. No nie. Co się dzieje z tym autem? Ej, no, drogowskaz mnie pomylił. Pisało mi, że ona jest gdzieś po lewo, a była na prawo. No to nie za bardzo fajne jest. Dobra, 80%, musimy to wygrać, słuchajcie. Musimy ją dogonić. Dobra, dobrze, że zwolniłem teraz i wyprzedziłem ją, ale
się strasznie boję zakończenia tego wyścigu. Dobra. Spoko. Teraz na prawo. Wybaczcie, ale muszę się strasznie sfokusować teraz na grze, więc mogę czasami coś pitolić bez sensu od rzeczy. A o jest, wygrałem! Także won na przystanek autobusowy! Babo! Dobra, ale jeszcze jeden i tak musimy wyścig zrobić. Okej, lecimy! Doskonały start! Pięknie, zrobimy kazę i będziemy kończyć odcineczek. Mimo że nawet by był krótki, to całkiem by fajnie wypadł. Jest, lubię strasznie metal, to jest... Uwielbiam takie solówki gitarowe, to jest piękne dla mnie. A wy jakie muzyki słuchacie? Pochwalcie się w komentarzu. Okej? Pięknie? Ała, trochę, ale dobrze zastosowałem ten spowalniacz czasu, bo pisaliście, żebym go stosował, więc całkiem jest przydatny, powiem wam. Nigdy go nie stosowałem, jak grałem, jak byłem młodszy, bo nie, po prostu nie umiałem ogarnąć, o co w nim za bardzo chodzi. Tak, byłem strasznym noobem w gry komputerowe, mimo że teraz przez większość też uważany jestem za nooba. Ale dobra, lecimy. Ach, ta szybkość mojego lancerka. Jest tak piękna. I ta muzyka w tle jest po prostu cudowna. Uwielbiam ten utwór z tej gry. I te widoki zachodu słońca są naprawdę zrobione nienagannie. Naprawdę ładnie zrobione jest to światło. Mimo że stara gra, to światło jest naprawdę ładnie zrobione. I ten efekt rozmazania, gdy po prostu jedziemy i to słońce nie jest takie złe, gdy ten efekt rozmazania jest cały czas na tej kamerze. To jest całkiem w porządku, że ona znowu mnie dogania. Okej, ale przynajmniej nie ma jakieś 90% wyścigu. Okej, traf, dziurkę, hehe, i lecimy. Okej. Cholerka, ja zawsze lubiłem sobie pośpiewać takie kawałki, jak grałem, ale nie będę tutaj śpiewał, bo to przypał mocny na odcinku, no proszę was, cholerka, bo była potem jakieś memy i jakieś przeróbki, że śpiewam tę piosenkę albo coś tym desem. Potem jakieś, nie wiem, przeróbki typu te... Rewes śpiewa miłość, miłość zakopany, nie? O nie, pewnie dlatego, że to powiedziałem, to ktoś w przyszłości stworzy przeróbkę, jak ja to śpiewam. I teraz podsunąłem wam pewnie pomysł na taki badziewny równo. No nie! Daj się wyprzedzić, laska. Chociaż tutaj, jaki jest ten zakręt. Tak jest! Ha! Na zakrętach sobie nie radzi. Muszę przyznać, że ona na zakrętach sobie nie radzi. I jest tak chyba zaprogramowana, że ona lubi tylko szybkie numerki. Że wiecie, że proste drogi. No, śmieszne. Okej, wiem, że żyję cały czas w sucharach. Ale, no, takie moje life. Okej. Lecimy. Pięknie. I za tej gitary. Turururum. Pyk. Świetnie. Gotówka 24 000. Dziękuję pani za zagranie. Pokonana. Możesz wybrać dwie karty należące do kierowczyni imieniu Kaze. Lewo. Jest! Mamy pierwszy wóz! Yeah, pięknie! Ho ho! Yo, świetnie. Teraz jest Ming, o ile dobrze pamiętam jego imię, jest z czarnej listy szóstej, Hector Domingo. Pamiętam, Ming. Lamborghini Gallardo. No, to będzie problem. Jak można nosić taką kurtkę? Gościu nie ma poczucia w ogóle tego... mody. Ale ja się tam nie znam. Uch, to jest świetne auto. Robi dobre fotoradary. Można nim każdy fotoradar zaliczyć.
Ej stary, kroi się coś poważnego. Różni ludzie śledzą sytuację, gliny wariują. Zostało ci 5 kierowców i 2 z nich to ludzie Razora. No i co? Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za mile spędzony czas i wszystkie komentarze. Trzymajcie się. Hej, hej.